Czas buntu, rewolucji seksualnej, rock'n'rolla, lata 60. XX wieku. Czas powstawania samochodów, które dla wielu miłośników motoryzacji pozostają jedynymi autami z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście mowa o pojazdach amerykańskich, konstruowanych na zasadach tak podstawowych dla przemysłu samochodowego jak rama kratownicowa, silnik z łużnie z przodu, napędzane koła tylne. Naturalnie, silnik w tym układzie odniesienie mógł mieć innej budowy niż widlasta, a cylindrów powinno być 8. Twórcy nowego Chevroleta Camaro muszą być najwyraźniej zagorzałymi fanami piłki nożnej. W myśl fundamentalnej zasady, którą rodzi się ten sport, okrągła piłka musi trafić do kanciastej bramki. Zaprojektowali całe auto. Okrągłe zegary trafiły do kwadratowych tuneli. Tylne lampy w kształcie półksiężyców w kanciaste oprawki, a przednie reflektory patrzą na świat z prostokątnego grilla. Takie zestawienie kształtów zawsze powoduje tarcia i twórczy niepokój. Nowy Chevrolet Camaro nie jest zwykłym nawiązaniem do stylistyki poprzedników, jak w przypadku Dodge'a Challengera. To idąca z duchem czasu samodzielna konstrukcja. Jednak tak zupełnie bez zapożyczeń nowe Camaro nie powstało. W aucie widać mocny początek, który ze względu na super nudnego poprzednika jest po prostu konieczny. Pytanie tylko, czy nowa generacja muscle cara może uzdrowić kulejący General Motors? Czy słynący z wielkiej pojemności silnika pojazd będzie się odwoływał do pięknych, ale paliwożernych dinozaurów? Faktycznie, Camaro oszczędny nie jest, ale średnie zużycie paliwa na poziomie 15 litrów na 100 km też nie jest specjalnie wygórowane. Znamy modele, pod których maskę trafiły modne w Europie turbo doładowane dwulitrówki, które średnio zużywają więcej paliwa niż Camaro z gigantycznym V8 pod maską. Z technicznego punktu widzenia powrót po 7 latach nieobecności jest udany. Każdy, kto zna bezkompromisowy układ jezdny tego sportowca, w Chevrolecie Camaro będzie miło zaskoczony. Ale czy siedząc w Camaro tęsknimy za komfortem? Big Block pod maską tylko upewnia nas w przekonaniu, że nie o to tutaj chodzi. Podczas codziennej eksploatacji silnik V8 tylko delikatnie mruczy i potulnie napędza auto, ale mocne wciśnięcie gazu pozbawia nas złudzeń. Camaro to nie jest samochód dla małych chłopców. Mający 6,2 litra pojemności silnik wystrzeliwuje Camaro do setki w 5 sekund. A ten, kto się nie boi rachunku na stacji, może się maksymalnie rozpędzić do 250 km na godzinę. Lepiej nie mieć jednak wtedy spoconych dłoni, bo układ kierowniczy nie pracuje tak lekko jak w typowych amerykańskich limuzynach. Nasze główne zastrzeżenie co do auta dotyczy wykończenia kokpitu. Więcej stali i metalu zdecydowanie lepiej podkreśliłoby mocne wejście Camaro niż plastik, który, co tu dużo mówić, wygląda dość tandetnie i tanio. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że Chevrolet wprowadził Camaro do swojej europejskiej oferty. I teraz legenda amerykańskiej motoryzacji stoi w wybranych salonach sprzedaży obok Sparka i Aveo. Camaro w niczym nie przypomina pozostałych aut tej marki, oferowanych w Europie. Wygląda, jakby stworzyła go nie grupa księgowych w niemodnych krawatach, lecz zespół wybitnych designerów z przeszłości, na przykład tych, którzy zaprojektowali oryginalne Camaro. Ceny Camaro w polskich salonach zaczynają się od 199 900 zł, co w przypadku tego modelu jest wyjątkowo atrakcyjną propozycją, bowiem w zamian otrzymamy amerykańską legendę napędzaną kultowym V8 o mocy 432 koni mechanicznych. Nasz egzemplarz z automatyczną przekładnią ma jedynie 405 koni, ale o dziwo 27 koni mniej nie czynią z Camaro zawali drogi. Wręcz przeciwnie, to auto dysponuje nadmiarem mocy w każdym zakresie prędkości obrotowych silnika i to nam się podoba. Projekt tego modelu musiał zatwierdzić ktoś z benzyną we krwi. W trakcie jazdy tym autem uśmiech nie schodzi nam z twarzy ani na chwilę. Właśnie taki powinien być prawdziwy muscle car.